Pan Zagłoba założył obie ręce za pas i spoglądając bystrze, zdrowym okiem, to na Baśkę, to na Michała, rzekł. A potomstwa jak nie ma, tak nie ma, co? Tu wysunął naprzód dolną wargę. Boża wola, nic więcej, odrzekł, wznosząc oczy Wołodyjowski. Boża wola, nic więcej, odrzekła, spuszczając oczy Basia. A chcielibyście mieć? spytał Zagłoba. Na to mały rycerz. Powiem właści szczerze, nie wiem co bym za to dał, ale czasem myślę, że to próżne wzdychanie. I tak zesłał mi Pan Jezus taką szczęśliwość, dając mi tego oto kociaka, czyli jak ją Wać pan zwałeś, Hajduczka, że gdy przy tym jeszcze i na sławie, i na substancji pobłogosławił, nie śmiem go o nic więcej molestować. Bo widzisz Waść. Nieraz przychodziło mi do głowy, że gdyby wszystkie ludzkie życzenia spełniać się miały, nie byłoby żadnej różnicy między tą ziemską rzeczą pospolitą a niebieską, która sama jedna zupełną szczęśliwość dać może. Tak sobie wtedy tuszę, że jeśli się tu jednego albo dwóch chłopaków nie doczekam, wtedy mnie tam nie miną i po staremu pod niebieskim Hetmanem świętym Michałem Archaniołem będą służyli, i sławą się na wyprawach przeciw paskudztwu piekielnemu okryją i do szarży zacnych dojdą. Tu rozczulił się własnymi słowy i tą myślą pobożny chrześcijański rycerz i znowu oczy wzniósł do nieba. Ale pan Zagłoba słuchał obojętnie i nie przestał mrugać surowo. Wreszcie odrzekł: Bacz, żebyś nie pobluźnił. Boże ty sobie pochlebiasz, iż tak dobrze zamiary opatrzności odgadujesz, to może być grzech, za który poprażyć się jakowyś czas musisz jako groch na gorącym trzonie. Pan Bóg szersze ma rękawy niż ksiądz biskup krakowski, ale nie lubi, żeby mu w nie zaglądano, co tam dla ludzisków nagotował. I uczyni co zechce, a ty patrz tego, co do ciebie należy. Jeżeli tedy chcecie mieć potomstwo. To zamiast się rozłączać, powinniście się kupy trzymać. Usłyszawszy to Basia wyskoczyła z radości na środek pokoju i, skacząc jak pauper, a klaszcząc w ręce, poczęła powtarzać. A co? Kupy się trzymajmy. Wraz odgadłam, że jego stanie po mojej stronie. Wraz odgadłam. Jedziemy do Hryptiowa, Michale. Choć raz mnie weźmiesz na Tatary. Jedyny razik, mój drogi, mój złoty. Masz, że ją wać pan. – Już jej się na podchody zachciewa – zawołał mały rycerz. – Bo przy tobie nie ulękłabym się choćby całej ordy. – Silentium – zawołał Zagłoba, wodząc rozmiłowanymi oczyma, a raczej rozmiłowanym okiem za Basią, którą lubił niezmiernie. – Dufam, że przecie chrepciów, do którego wreszcie nie tak daleko, nie będzie ostatnią stanicą od dzikich pól. – Nie, komendy będą dalej stały – w Mochilowie, Jampolu, a ostatnia ma być w Raszkowie, odrzekł mały rycerz. W Raszkowie? Toż my Raszków znamy. Stamtąd Michalszkę z Krzetuską wywozili z onego Waładynieckiego Jaru. Pamiętasz, Michale? Pamiętasz, jaką ową monstrum zaciukał Czeremisa czy Diabła, który jej pilnował? Ale skoro ostatnie prezydium stanie aż w Raszkowie... Wtedy jeśli się Krym ruszy albo cała potencja turecka, to oni tam w prędce wiedzieć będą i wcześniej do Chrebtiowa znać dadzą. Zatem i nieprzespieczeństwa wielkiego nie ma, bo Chrebtiów nie może być nagle ubieżon. Dali Na Bóg, nie wiem, dlaczego by Baśka nie miała tam z tobą zamieszkać. Szczerze to mówię, bo przecież wiesz, że wolałbym sam starym łbem nałożyć, nieźli ją na jakowyś szwank wystawić. Bierz ją, będzie wam obojgu na zdrowie. Baśka Jeno musi przyrzec, że w razie Wielkiej wojny pozwoli się bez oporu choćby do Warszawy odesłać, bo wówczas nastaną pochody okrutne, bitwy zawzięte, oblężenia taborów, może i głody, jako pod zbarażem a w takich potrzebach mężowi trudno głowę ochronić, a cóż dopiero nie wieście. Rada bym ja choćby polec przy Michałowym boku, odparła Basia, ale przecie rozum mam i wiem, że jak nie można, to nie można. Zresztą Michałowa wola nie moja. Przecie on w tym już roku pod panem Sobieskim na wyprawę chodził, a napierałam się z nim jechać? Nie. Dobrze, byle mi teraz nie było wzbronno do Chreptiowa z Michałem iść, to w razie wielkiej wojny odeślecie mniewać panowie, gdzie wam się podoba. Jego mość pan Zagłoba ci odprowadzi aż na podlasie do Skrzetuskich, rzekł mały rycerz. Tam przecie turczyn nie dojdzie. Pan Zagłoba, pan Zagłoba, odparł przedrzeźniając stary szlachcic. Co to ja, wojski. Nie powierzajcie no tak żon panu za głobie, dufając, że stary, bo się może zgoła co innego okazać. Powtórę, czy to myślisz, że w razie wojny z turczynem będę się już za podlaski piec chował i na pieczywo spoglądał, żeby się zaś nie przypaliło? Jeszcze mnie kosztur, i mogę się do czego innego przydać. Po stołku na konia już siadam, ascępior. Ale gdy raz siędę, tak dobrze na nieprzyjaciela skoczę, jak każdy młodzik. Jeszcze się ni piasek, ni trociny chwalić Boga ze mnie nie sypią. Na proceder z Tatary już nie wyjdę. W dzikich polach wietrzył nie będę, bo też nie gończy. Natomiast w generalnym ataku trzymaj się przy mnie, jeśli potrafisz, a pięknych rzeczy się napatrzysz. Chciał, żebyś właśnie jeszcze w pole wyruszyć? Zali myślisz, że nie zechce sławną śmiercią sławnego żywota zapieczętować po tylu latach służby, a co mi się godniejszego zdarzyć może? Znałeś pana Dziewiątkiewicza. Ten prawda, że nie wyglądał więcej jak na 140 lat, ale miał 142 i jeszcze służył. Tyle nie miał. Miał, żebym się z tego zydla nie ruszył. Na wielką wojnę idę i kwita. A teraz do chrypciowa z wami jadę, bo się w baśce kocham. Baśka skoczyła rozpromieniona i poczęła ściskać pana za głowę, on zaś coraz to podnosił w górę głowę, powtarzając mocniej, mocniej. Wszelako odioski. rozważał jeszcze wszystko czas jakiś i wreszcie rzekł. Niepodobieństwo to jest, abyśmy mieli zaraz wszyscy jechać, boć tam szczera pustynia i dachu kawałka nad głową nie znajdziemy. Pojadę ja naprzód, miejsce na Majdan opatrzę, fortelicję grzeczną zbuduję i domy dla żołnierzy, a też szopy dla koni towarzystwa, które jako zacniejsze od zmienności aury zmarnieć by mogły. Też studnie po kopie, drogę przetrę, jary z hultajstwa rozbójniczego jako tako oczyszczę. Dopieroż wam tu eskortę przystojną przyślę i przyjedziecie. Choć ze trzy niedziele musicie tu poczekać. Basia chciała protestować. Ale pan Zagłoba, uznawszy słuszność słów Wołodyjowskiego, rzekł: Co mądrze to mądrze. Baśka, my sobie tu w kupie na gospodarstwie ostaniem i nie będzie się nam źle działo. Trzeba też i zapasik jaki taki przygotować, bo i tego pewnie nie wiecie, że miody i wina nigdzie się tak dobrze jako w pieczarach nie konserwują. Wołodyjowski słowa dotrzymał. We trzy tygodnie z budynkami się uładził i eskortę znamienitą przysłał. Stu lipków z chorągwi pana Lanskorońskiego i stu linkhausowych draganów, których przyprowadził pan Snitko, herbu miesiąc zatajony. Lipką przewodził setnik Azja Melechowicz, który się z Tatarów Litewskich wyprowadzał. Człowiek bardzo młody, bole ledwie dwadzieścia kilka lat wieku liczący. Ten przywiózł list od małego rycerza, który pisał do żony, co następuje. Serce mu kochana, Baśko, jużże przyjeżdżaj, bo bez ciebie jako bez chleba. Jeśli do tego czasu nie usknę, to ci on różane pysio ze szczętem zacałuje. Ludzi przysyła mnie skąpo, a oficjerów doświadczonych, ale prym we wszystkim oddawajcie panu snitce i do kompanii go przypuszczajcie, bo to jest Benenatus i posesjonat i towarzysz. A Melechowicz dobry żołnierz, ale Bóg wie kto. Który by też w żadnej innej chorągwie jak u Lipków oficjerem nie mógł zostać, bo łatwiej by każdemu im paritatem mu zadać. Ściskam cię z całej mocy, rączuchny i nożyny ci całuję. Fortalicję wzniosłem z okrąglaków setną, kominy okrutne. Dla nas kilka izb w osobnym domie. Żywicą wszędzie pachnie i świerszczów siła nalazło, które jak wieczorem poczną grać, to aż psi się ze snu zrywają. Żeby trochę grochowin, prędko by się ich można pozbyć, ale chyba ty każesz nimi wozy wymościć. Szyb znikąd. Mecherami okna zasłaniamy. Natomiast pan Białogłowski ma w swojej komendzie między draganami szklarza. Szkła możesz w kamieńcu u Ormian dostać, jeno na Boga ostrożnie wieść, żeby się nie potłukło. Komnatkę twoją kazałem kilimkami obić i zacnie się prezentuje. Zbójców, coś my ich w wiarach uszyckich przyłapali, kazałem już dziewiętnastu powiesić, a nim przyjedziesz, to do półkopy dociągnę. Pan Snitko opowie ci, jak tu żyjemy. Bogu i Najświętszej Pannie cię polecam, duszo ty moja myłęka ja. Basia po przeczytaniu listu oddała go panu Zagłobie, który przejrzawszy pismo zaraz począł panu Snitce większe honory czynić, nie tak wielkie jednak, aby ów nie miał się spostrzec, iż ze znamienitszym wojownikiem i większym personatem rozmawia, który przez łaskawość tylko do poufałości go przypuszcza. Zresztą pan Snitko był to żołnierz dobroduszny, wesół, a służbista wielki, bo mu wiek życia w szeregach upłynął. Dla Wołodyjowskiego miał cześć wielką, a wobec sławy pana Zagłoby czuł się małym i nie myślał się nadstawiać. Melechowicza przy czytaniu listu nie było, gdyż oddawszy go wyszedł zaraz niby na ludzi spojrzeć, a w gruncie rzeczy z obawy, by mu do czeladnej odejść nie kazano. Zagłoba miał jednak czas przypatrzeć mu się i mając świeżo w głowie słowa Wołodyjowskiego rzekł do snitki. – Radzisz mywać panu, proszę – Pan Snitko, znałem, znałem, herbu miesiąc zatajony, proszę, godny klejnot, ale ten Tatar, jakże mu tam na przezwisko, Melechowicz, ale ten Melechowicz wilkiem jakoś patrzy. Pisze Michał, że to człowiek niepewnego pochodzenia i co dziwna, bo wszyscy nasi Tatarzy szlachta, choćby surmanie, na Litwie widziałem całe wsie przez nich zamieszkałe. Tam ich zowią Lipkami, a tutejsi Czeremisów noszą miano. Długi czas wiernie służyli Rzeczypospolitej, za chleb się jej wywdzięczając, ale już za czasów inkursji chłopskiej wielu ich do Chmielnickiego poszło, a teraz słyszę, poczynają się z ordą obwąchiwać. Ten Melechowicz wilkiem patrzy, dawnoż pan Wołodyjowski jego zna. Z czasów ostatniej wyprawy, odrzekł pan Snitko, zasuwając nogi pod stołek. Gdyśmy z panem Sobieskim przeciw doroszeńce i ordzie czyniąc Ukrainę przejechali. Z czasów ostatniej wyprawy. Nie mogłem w niej udziału brać, bo mi pan Sobieski inną funkcją powierzył, choć później tęskno mu beze mnie było. A wasz mości klejnot miesiąc zatajony, proszę. Skądże on jest, ten Melechowicz? Powiada się Tatarem litewskim, ale to dziw, że go żaden z Tatarów litewskich poprzednio nie znał, choć właśnie w ich chorągwi służy. Ekskwo wieści o jego niepewnym pochodzeniu, którym jego dość górne maniery przeszkodzić nie zdołały. Żołnierz zresztą wielki, choć małomówny. Pod Bracławiem i pod Kalnikiem siła posług oddał. Dla którego pan hetman setnikiem mianował, mimo że był w całej chorągwi wiekiem najmłodszy. Lipkowie wielce go miłują, ale między nami miru nie ma. A czemu? Bo człek ponury, jak słusznie wasza mość zauważył, wilkiem patrzy. Jeśli to żołnierz wielki krew przelewał, ozwała się Basia, godzi się go do kompanii przypuścić, czego też mi pan mój małżonek w liście nie broni. Tu zwróciła się do pana snitki. Waszmość pozwolisz? Sługa pani pułkownikowej dobrodziejki, zawołał pan Snitko. Basia znikła za drzwiami, a pan za głowa odsapnął i spytał pana snitkę. No, a jakże się waści pani pułkownikowa udała? Stary żołnierz zamiast odpowiedzieć wsadził pięści w oczy i przechyliwszy się w krześle, ją powtarzać. Aj, aj, aj. Po czym wytrzeszczył oczy, zatknął szeroką dłonią usta i zamilkł, jakby zawstydzon własnym zachwytem. – pan, co? – rzekł Zagłoba. Tymczasem Marcypan ukazał się znów we drzwiach, wiodąc za sobą Melechowicza nastroszonego jak dziki ptak i mówiąc – I z listu męża i od pana Snitki tyle nasłuchaliśmy się o waścinych mężnych uczynkach, że radziliśmy go bliżej poznać. Prosim do kompanii, a i do stołu zaraz podadzą. Prosim, chodziacan bliżej, ozwał się pan Zagłoba. Posępna, acz urodziwa twarz młodego Tatara nie rozchmurzyła się zupełnie. Widać jednak było, że wdzięczny jest za dobre przyjęcie i za to, że mu nie kazano zostać wszeladnej. Basia zaś umyślnie starała się być dla niego dobrą, łacno bowiem sercem kobiecym odgadła... Że jest podejrzliwy, dumny i że upokorzenia, jakie zapewne często z racji swojego niepewnego pochodzenia znosić musiał, bolą go bardzo. Nie czyniąc wtedy między nim a snitką innej różnicy, jako tylko taką, jaką dojrzalszy wiek snitki czynić nakazywał, wypytywała młodego setnika o owe usługi, woli którym pod kalnikiem wyższą szarżę otrzymał. Pan Zagłoba, odgadując życzenia Basi. Odzywał się do niego również dość często, a on choć zrazu nieco się dziczył, dawał jednakże odpowiedzi dorzeczne, a maniery jego nie tylko nie zdradzały prostaka, ale dziwiły nawet pewną dwornością. – Nie może to być chłopska krew, bo fantazja byłaby nie taka – pomyślał sobie Zagłoba. Po czym spytał głośno – rodzic Wacana w których stronach żywie? – Na Litwie odparł, czerwieniąc się Melechowicz. Litwa, szeroki kraj. To tak samo, jak gdybyś mi, Acan, odpowiedział w Rzeczy Pospolitej. Teraz już nie w Rzeczy Pospolitej, bo tamte strony odpadły. Mój rodzic wedle Smoleńska ma majątność. Miałem i ja tam znaczne posiadłości, które mi po bezdzietnym krewnym przypadły. Ale mnie wolał opuścić i przy Rzeczypospolitej się oponować. Tak też i ja czynię, odrzekł Melechowicz. Godnie was czynisz, wtrąciła Basia. Lecz snitko słuchając rozmowy, wzruszał nieznacznie ramionami, jakby chciał mówić, Bóg tam raczy wiedzieć, coś ty za jeden i skąd jesteś. Pan zagłoba zaś spostrzegłszy, to zwrócił się znów do Melechowicza. A wacz pan, spytał. Chrystusa wyznajesz, czyli też bez urazy mówiąc, w sprostności żyjesz. Przyjąłem chrześcijańską wiarę, dla którego powodu musiałem ojca opuścić. Jeśliś go dlatego opuścił, to za to cię Pan Bóg nie opuści. A pierwszy dowód łaski jego, że wino pić możesz, którego w błędach trwając byłbyś nie zaznał. Snitko roześmiał się, ale Melechowiczowi nie w smak. Były widocznie pytania dotyczące jego osoby i pochodzenia, bo się nastroszył znowu. Pan zagłowa mało jednak na to zważał. Tym bardziej, że młody Tatar nie bardzo mu się podobał. Chwilami bowiem, nie twarzą wprawdzie, ale ruchami i spojrzeniem, przypominał słynnego wodza kozaków Bohuna. Tymczasem podano obiad. Resztę dnia zajęły ostatnie przygotowania do drogi, ruszono zaś nazajutrz skoro świt, a nawet w nocy jeszcze, aby jednym dniem stanąć w Hreptiowie. Wozów zebrało się kilkanaście, postanowiła bowiem Basia suto chreptiowskie komory zaopatrzyć. Szły więc także zawozami mocno wywiuczone i wielbłądy, i konie, uginając się pod ciężarami krup i wędlin. Szło na końcu karawane kilkadziesiąt wołów stepowych i czambuligowiec. Pochód otwierał Melechowicz ze swoimi lipkami. Dragoni zaś tuż w przykrytym karabonie, w którym siedzieli Basia z panem Zagłobą. Jej chciało się bardzo powodnego dzianecika dosiąść, ale stary szlachcic prosił jej, żeby tego przynajmniej z początku i na końcu podróży nie czyniła. – Żebyś to spokojnie usiedziała – mówił. – Nie przeciwiałbym się, ale wnet poczniesz buszować i koniem czwanić – a to powadze pani komendantowej nie przystoi.